Z nami Robert Parzęczewski. Ile minęło od twojej walki? 4 tygodnie? No chyba nawet nie całe, 3 tygodnie. 3 tygodnie, no to opowiadaj, co u ciebie? No, odpoczywam sobie od poniedziałku, wracam do treningów i mam nadzieję, że dzisiaj porozmawiam z promotorem, jak nie dzisiaj, to jutro i się dowiem, kiedy następny możliwy występ mój. Naprawdę nic nie wiesz na ten moment? No ja nic nie wiem, coś tam słyszałem, że się szykują kolejne gale na koniec sierpnia, koniec września i chyba początek października, ale pod koniec sierpnia to na pewno nie dam rady, więc albo przełom września, październik. A dla ciebie taka optymalna data, to jak uważasz? No myślę, że koniec września byłoby lepiej, bo jakby odbyło się bez żadnej kontuzji, to jeszcze mógłbym liczyć na końcówkę roku, żeby coś tam zaboksować. Powiedz mi, tak przez tę perspektywę 3 tygodni, jak ocenisz ten pojedynek? No co, przeboksowałem te 8 rund, trochę poboksowałem w ringu, zabrakło tego luzu, trochę taki leniwy byłem w tym ringu. Nie wiem, czy to kwestia właśnie słabszego rywala, czy bardziej takiego styl paraliżujący, czy mentalnie po prostu, no, wydaje mi się, że lepiej boksuję z lepszymi zawodnikami, a typowo zawodnikami, którzy idą do przodu, chcą wygrać i ryzykują tam i atakują, tak, bo na początku fajnie boksowałem w dwie pierwsze rundy, od trzeciej rundy już to trochę inaczej, coś inaczej chciałem. No, w pierwszych rundach się bawiłem, boksowałem, puszczałem te ręce i to wszystko wychodziło. Później na siłę chciałem znakodować jednym ciosem i to tak trochę pasywnie wyglądało jak na mnie. Ale plus jest taki, że przeboksowałeś po dłuższej przerwie 8 rund, prawda? Pewnie tak. Zadowalające jest to, że z trenerami, ja tutaj trenerem od szybkości był odpowiedzialny Jakub Chycki i było widać, że ta szybkość z rundy na rundę nie spadała, więc no ciężko jest cały czas być tym myśliwym i polować, gonić rywala, tak? Jakby to był inny zawodnik, albo Janin by ruszał do przodu i by chciał po prostu wygrać, to myślę, że to też inaczej by wyglądało. No tam po drugim liczeniu generalnie już zrobił żółwia, prawda? I cieszył się, jakby wygrał tytuł co najmniej, jak dotrwał do ostatniego gongu. Nie, no wiadomo, że za granicą to pewnie by tak długo nie trwało, bo oglądają wszyscy, czy gale w Niemczech, czy gale w Anglii. Jak już zawodnik jest chyba 3-4 razy w pierwszych rundach na dechach i widać, że nie chce boksować, tylko po każdym drugim ciosie gdzieś tam się zgina, praktycznie siedzi i zawodnik z drugiej strony nie wie, czy kontynuować swoje akcje, czy już rywal klęczy, czy jeszcze nie klęczy, więc tak wyglądało, jak wyglądało. A tak po analizie z trenerem, jakieś aspekty techniczne do poprawy? Coś tam zauważyliście? Nie, no jest tam, no na pewno pod każdej walce jest coś do poprawy, tak, ale... Czyli co? Czyli co, no cały czas, no przede wszystkim, żebym ilość tych ciosów, żeby się nie skupić tylko na serii dwóch, trzech ciosów, tylko wydłużać te akcje, bo sobie tak coś tam, no... Coś tak w głowie inaczej, bo od walki z Sękiem chcę być takim chirurgiem, no i chcę po prostu nokautować jednym ciosem tak efektownie, a to po prostu na wyższym poziomie to nie przejdzie, bo trzeba wykorzystywać te sytuacje i zasypywać serią ciosów. Gdyby ci dzisiaj zważono, to tak już powyżej pół ciężkiej mocno chyba jest, co? No nie, no w cruiserweight się mieszczę, od poniedziałku wracam do treningu, więc ta waga będzie schodziła sobie powoli. A ile tak ważysz w tym momencie? 87 kilo będzie. Więc to jest dla mnie normalnie. Ja więcej potrafiłem ważyć na początku okresu przygotowawczego, więc teraz celuję 2-3 tygodnie, potrenuję już te 84 kilo będzie i będę się starał to trzymać cały czas aż do momentów sparingów czy później odwodnienia. Pamiętam, że ty zawsze eksperymentowałeś z tym zbijaniem wagi, pamiętam tam jedną twoją metodę z piciem tej wody, z której tak schodziłeś mocno. Masz już ustalone, już generalnie jesteś przekonany do tego jednego stylu, czy dalej gdzieś tam szukasz tego swojego sposobu? Znaczy picie wody cały czas piłem, ale teraz były inaczej z jedzeniami, inne posiłki były i teraz jest to zrobione z głową Marcin Gandyk, który jest odpowiedzialny, mój dietetyk, za proces odwadniania, nawadniania, jest wszystkie badania, a także rozpisuje mi dietę w cyklu przygotowawczym, więc mamy to już zrobione. No teraz jak jechałem na galę w czwartek na 24 godziny przed ważeniem, miałem jeszcze 4 kilo do rzucenia i bez żadnego problemu. Muszę cię zahaczyć o ten temat, chociaż wiem, że to już nudne się powoli robi dla ciebie, ale ja akurat z tobą o tym nie rozmawiałem. Fiodor Czerkaszyn, gdzieś padła ta propozycja, to jest taka bardziej propozycja medialna, bo wiadomo, że do tej walki nie dojdzie, no więc słucham ciebie.
Życzę Fiodorowi jak najlepiej, niech Fiodor idzie swoją stroną, ja idę swoją stroną. Wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje ścieżki, ja boksuję w super średniej, Fiodor boksuje w średniej. Każdy z nas gdzieś tam mierzy wysoko, każdy z nas ma jakieś propozycje, każdy z nas czeka na jakąś szansę, nie tylko zarobienia, ale też zdobycia jakiegoś pasa. No co, jest zawodnik dobry, tak życzę mu jak najlepiej, tak jak mówię, no ale bądźmy uczciwi, kto za taką walkę zapłaci. Gdzieś tam w kuluarach słyszę też o pasie WBO European, czyli wejście w takie moce w rankingi, prawda? No wiadomo, ja już to powtarzałem od paru wywiadów, że jedyny taki na dzień dzisiejszy mistrz świata z super silni, gdzie tam widzę jakieś szanse nie tylko i wyłącznie jechać, zarobić, ale też powalczyć i wygrać, to jest ten Billy John Sanders, tak? Wiadomo, on ma pas, ten WBO, jakbym zdobył pas WBO Europa, bym tam gdzieś wskoczył wyżej w rankingach, to nie była taka propozycja, żeby tylko i wyłącznie dać rzucić propozycję, ale już może jakaś konkretniejsza i by się pojechało i by powalczyło się o ten tytuł. Tu mnie trochę zaskoczyłeś, bo wiadomo, Callum Smith to jest kawał byka, ale Billy Joe Sanders strasznie śliski, myślę, że byłby bardzo niewygodny. Natomiast ty tam gdzieś swoją szansę widzisz, rozumiem. No tak, dokładnie. No, Callum Smith jest wysoki, konkretny, silny. Zobaczymy, jak w ogóle, czy Callum Smith będzie boksował super średniej, bo też tam coś mi się obiło uszy, że jak nie dostanie wypłaty od Canelo, raczej walki z Canelo, bo myślę, że akurat Callum Smith byłby faworytem tutaj w walce z Canelo, to najprawdopodobniej pójdzie do półciężkiej. Jeżeli będzie pas WBA awakujący, to zobaczymy, kto tam jest w rankingu, czy tam gdzieś będzie szansa na boksowania. A jeżeli chodzi o Billy Joe Sandersa, tak, to jest kawał dobrego zawodnika. Jest ślizgi, jest niewygodny, pracuje dobrze na nogach. Tylko no, mi się wydaje, że to jest bardziej zawodnik wagi średniej. W tej super średniej jeszcze z nikim takim nie boksował. To, a po drugie, no, myślę, widzę tam gdzieś jakieś szanse, że jakbym szedł cały czas na niego i obijał mu ten korpus, to jakby w końcu zatrzymał się, no to gdzieś tam upolowałbym go. Zgodzę się w tym, że rzeczywiście to jest zawodnik wagi średniej i ta ostatnia walka była sabiutka jak na niego, ale on ma takie wahania i mam wrażenie, że on z lepszymi zawodnikami boksuje dużo lepiej. A wracając jeszcze do poprzedniej sprawy tego pasu WBO European, to tam przeszłość pokazuje, że ten pas młodzieżowy tam cię mocno windował, prawda, w rankingu? No dokładnie, jeżeli pas młodzieżowy mi tam wywindował wysoko, no to myślę, że pas europejski jeszcze wyżej i te propozycje jeszcze będą ciekawsze, tym bardziej, że ja dotychczas byłem w rankingach w wadze półciężkiej, a teraz boksuję w super silniej i w tej wadze chcę boksować jak najdłużej. Styl robi walkę, gdybym miał powiedzieć, czego brakuje w polskim boksie, to właśnie tej mieszanki stylów, chodzi mi o rywali. No taki Luxemburger, który uciekał, oczywiście to lata, już przeszłość, prawda, to inne czasy, dzisiaj na pewno inaczej by sobie poradził, ale no od tamtego czasu chyba nie miałeś takiego uciekiniera. No nie miałem, no tak jak mówię, tutaj najwięcej chodzi o sparingach, na tych sparingach się najwięcej uczymy my zawodnicy, więc chodzi też o kwestie finansowe, pozyskiwać cały czas tych sponsorów, partnerów biznesowych, by móc kogoś sprowadzać, albo jak będzie możliwość gdzieś wyjechać do Stanów czy do Anglii na sparingi, to ja jestem chętny. Właśnie o to chciałem zahaczyć, czy jesteś chętny na takie sparingi, bo już nawet ekipa Knockout Promotion, czyli teoretycznie najmocniejsza, idzie czasami tą drogą, więc być może to jest jakiś pomysł. No pewnie, ja jestem chętny, już tam jakby byłaby możliwość do takiego Andrade pojechać na sparingi, to z chęcią, tym bardziej patrząc przyszłościowo pod walkę z Billy Joe Sandersem, to byłby idealny sparing partner. Życzę Ci tej walki i wygranej, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam.